Już niedługo mieszkańcy Bojanowa będą mogli cieszyć się odnowionym rynkiem. Ostateczne decyzje co do jego modernizacji zostały podjęte w styczniu 2017 roku. Decyzja o remoncie naszego bojanowskiego rynku zapadła w poprzedniej kadencji. Wcześniej, jeśli chodzi o rewitalizację, przedstawiliśmy koncepcję radnym. Odbyliśmy kilka komisji wyjazdowych, pokazując niektóre miasteczka już po rewitalizacji rynku. Nasi bojanowscy radni stwierdzili, że nasz rynek jest na tyle oryginalny, unikatowy w skali naszego powiatu, ale nawet w rejonie Wielkopolski, że chcemy, aby ten rynek pozostał taki, jaki jest. I podjęliśmy się remontu tego rynku, czyli tak naprawdę rynek w swoim charakterze pozostanie nadal zielony, nadal dostępny dla wszystkich mieszkańców. To decyzja została podjęta w 2017 roku. Na skutek tej decyzji został ogłoszony przetarg, w którym wykonawcą została firma Spirea i Granitulux z Rawicza. Zaproponowali najkorzystniejszą ofertę. Przetarg był w formule zaprojektuj i wybuduj. W momencie, kiedy otrzymaliśmy projekt od wykonawcy, również został przedłożony ówczesnym radnym, czyli tak naprawdę reprezentantom naszych mieszkańców. I projekt ten uzyskał zgodę radnych do tego, aby przystąpić do pracy. Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich zakończył się w zeszłym roku. W pierwszym etapie wykonaliśmy remonty naszych schodów z każdej strony, wschodniej, zachodniej, północnej, południowej. Po części południowej został również wyremontowany chodnik i została zamontowana nowa wiata przystankowa, ale co najważniejsze i też to podkreślałem niejednokrotnie, wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych seniorów, czyli została wysunięta platforma do wejścia do autobusu, co w tym momencie umożliwia im wygodne wejście. Drugi natomiast zaczął się niedawno, ale już widać pierwsze efekty. Byliśmy tam z kamerą, aby sprawdzić, jak przebiega remont rynku w Bojanowie. Tak jak Państwo widzicie za moimi plecami, trwa właśnie drugi etap remontu naszego rynku. Jest to jeden wielki plac budowy. Nadmienię, że tak naprawdę na tym rynku nic się nie zmieni. Ten rynek pozostanie nadal taki, jaki był w swoim charakterze. Będzie zielony. W drugim etapie chcemy wymienić nawierzchnię trawiastą. Chcemy rynek wzbogacić o system nawadniania, bo chcę oczywiście przekazać informacje. Mieszkańcy na pewno to pamiętają. W okresie letnim no, trudno było cieszyć się zielonym rynkiem, a raczej przypominał ten rynek step. Ta trawa była wypalona, wyschnięta. Mam nadzieję, że poprzez ten nowy system nawadniania będziemy mogli tą zieloną trawą cieszyć się jak najdłużej. Oczywiście, co najważniejsze i wymaga tego podkreślenia, będą wymienione alejki. Alejki nadal będą szutrowe, będą z kamienia mineralnego typu Hansegrand. Myślę, że komfort przemieszczania się przez ten rynek również się poprawi, bo tutaj też należy przypomnieć, jak to wyglądało w porze deszczowej. Generalnie ta wewnętrzna płyta rynku przez mieszkańców była omijana ze względu na to, że były nieustanne kałuże, które utrudniały w tym momencie spacerowanie po tym rynku. Będą nowe nasadzenia, oczywiście krzewy, drzewa. Będzie również zdrój, który będą mogli mieszkańcy czerpać sobie wodę. Oczywiście nie zapomnimy tutaj o tym, że nowe ławeczki również się znajdą na rynku, nowe kosze na śmieci. To na pewno wpłynie na estetykę tej części miasta, a przede wszystkim rynku, który jest sercem naszego miasta i całej gminy. Przy okazji remontu, dosyć też taka kontrowersyjna sprawa, takie głosy też spływały od naszej redakcji. Wycięto dwie wierzby. Nie ukrywam, ja w Bojanowie żyję, mieszkam od urodzenia. Tutaj również też widziałem i dostrzegałem te wierzby każdego dnia, idąc do szkoły podstawowej. Natomiast w przypadku naszego remontu te wierzby musiały być wycięte. Z racji tego, że dalej nie moglibyśmy remontować aleje, gdyż te korzenie były na wierzchu, co utrudniałoby w tym momencie dalsze prace, a co za tym idzie, trudno byłoby zamontować system nawadniania. Natomiast sam nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i myślę, że najlepszą osobą, która udzieli Państwu informacji, będzie nasz wykonawca, pan Marek Przybylski z firmy Spirea, który ma 30-letnie doświadczenie w zagospodarowaniu terenów zielonych. Te wierzby były generalnie w kondycji
można powiedzieć, słabej ta wierzba bliższa dawnej drogi krajowej od tej strony, gdzie tu stoimy. Natomiast wierzba, która położona była po stronie zachodniej, bliżej urzędu, no to w kondycji tragicznej. Tam praktycznie spróchnienie na przekroju pnia przy poziomie ziemi przekraczało 60% powierzchni pnia. Teraz będzie nowy rynek, będą też nowe nasadzenia, nowe rośliny. Będzie to wizytówka też Bojanowa. Jakie rośliny będą nasadzone tutaj właśnie na nowym rynku? Już rozmawialiśmy o drzewach, no to od drzew teraz rozpoczniemy. W czterech narożnikach będą wsadzone, myślę, bardzo dekoracyjne drzewa. Będą to ambrowce. Nie są to drzewka karłowate, malutkie. To będą drzewa, które będą widoczne. One docelowo będą przynajmniej tej wielkości, co te wycięte wierzby. Poza tym obsadzone będą skarpy. Na tych skarpach będą rabaty z krzewów ozdobnych. Tu będzie dominowała tawuła wczesna. Oprócz tego trawy ozdobne i byliny, jeśli chodzi o byliny, to głównie liliowce. Zapewni to taki estetyczny i kolorowy wygląd tej zieleni przez praktycznie cały sezon wegetacyjny, od wiosny do jesieni. Mieszkańcy Bojanowa, spodziewamy się, że już na koniec czerwca będą mogli się cieszyć nowym rynkiem. Tak, jest planowany termin zgodnie z umową z wykonawcą, ale patrząc poprzez zaangażowanie pracy wykonawcy Spirea Granitulux, myślę, że ten termin przyspieszy się o kilka tygodni, natomiast myślę, że pełny efekt i pełna jakość naszego nowego rynku będzie zaobserwowana w przyszłym roku, kiedy zakorzenią się dobrze rośliny i wtedy pokażą swoje prawdziwe, piękne oblicze.